Dobry wieczór. Muszę jakoś zakończyć ten swój moment wybierania swojego głosu w ostatnim filmie. Powiedziałam, że stanęłam jak wryta przed właśnie tym obrazem, który dzisiaj pokazuję. Stoję nadal, ponieważ zastanawiam się, czy gdybym ją kupiła prawidłowo w sobotę, czy mój wybór w niedzielę byłby inny. Z pewnością tak. Ma to dość spore znaczenie, z czym się idzie. Nie jestem w stanie wyrzucić jakby przeczytanego tekstu, nie wiem, jakiś z tyłu jakiegoś zdarzenia historycznego. Coś komuś dałam, komuś coś zabrałam, coś wykonywałam. Inny jest człowiek, kiedy wykonuje to, a inny jest, kiedy wykonuje tamto. Nawet jeśli nie ulega interpretacjom, to nim ulega. Nie jest się bezwzględną wartością i czystą tablicą, kiedy się człowiek urodzi, a kiedy po 30 latach i ma się z tyłu cały szereg najróżniejszych doświadczeń, po prostu życia, które się toczyło. Więc powiem, że stąd stanęłam jak wryta, ponieważ po raz drugi zaproponowano mi coś, tylko jednak troszeczkę ma się to inaczej. 7 lat temu zaproponowano mi, żebym, bo nie tyle stanęłam jak wryta przed tym obrazem, idę przed tekstem Michała Wybieralskiego w Gazecie Wyborczej. 7 lat temu Donald Tusk zaproponował mi wybranie czegoś między prawdą a kłamstwem. W zasadzie między prawdą a kłamstwem nawet to A włożyć nie można. To już przez 7 lat przetestowałam w najróżniejszy sposób. Stałam się trochę zakładnikiem tej urny. Mogę powiedzieć, że prawie tak jakbym w niej mieszkała, ale właśnie podchodząc do tej urny miałam ochotę tylko zachować swoją postawę wobec proponowanego wyboru, bo był taki zupełnie pozbawiony sensu. Pozbawiony sensu jako wyboru proponowanego dla człowieka przez człowieka. Natomiast dziś myślę, że mogę wam znowu podziękować i podziękować panu Michałowi Wybieralskiemu za tę propozycję, ponieważ nawet nie przyszło mi do głowy, że teraz się to mówi już nie oddaj głos, tylko daj głos. Po prostu włóż to. I stąd mój odwrotny kierunek znowu jakby każe mi znowu się zastanawiać, kim jestem. Na szczęście właśnie ten odwrotny kierunek. Oddałam głos na siebie, zabrałam więc go do swojego gardła. I w ostatnim filmie powiedziałam, że właśnie wychodzę, bo oddałam głos na siebie. To gardło, stając się taką urną wyborczą, ale tylko już w przenośni, należy też do kogoś, należy do mnie, do człowieka. I temu człowiekowi dzisiaj proponuje się, żebym wybrała po to, żebym mogła poprawić swoje życie. No w ten poniedziałek i wtorek, w którym to życie toczy się dalej. I zaproponowano mi, żebym wybrała między autostradami, czy tam autostradami, a inwestycjami w szybkie
wygodny transport, szybki, wygodny transport publiczny między gigantycznym akwaparkiem a kilkoma dzielnicowymi basenami, między piłkarskim stadionem a osiedlowymi boiskami, gdzie można pokopać piłkę z dziećmi, między wieloletnim kredytem hipotecznym a szansą na mieszkanie komunalne. No powiem, że między miastem betonu a miastem zieleni. No przyznam, że Michale, stoję jak wyryta. Wybranie między kredytem hipotecznym dla mnie jest czymś niemożliwym, ponieważ tej hipoteki nie można otworzyć na moim majątku zupełnie. Na mieszkanie komunalne też nie mam, ponieważ 1200 zł nie jest w stanie objąć swoim budżetem jakiegokolwiek zapłaty za jakiekolwiek mieszkanie. Bo za komunalne też coś trzeba płacić. Miasto betonu, no jest już, aczkolwiek we Wrocławiu pan Dudkiewicz czy ktoś inny, kto zajmuje się inwestycjami, robi to w miarę sympatycznie. Nie jest to miasto betonu w jakiś taki sposób, no mogłabym tą Warszawę tak nazwać. Natomiast Wrocław nie, jest budowany w miarę przyjaźnie i przyjemnie. Zachowany jest szacunek do czegoś starego, do wystroju tego miasta. Zaczyna się budować zgodnie z jakąś taką, znaczy z jakimś projektem związanym z tym, co już jest w mieście. Nie jest to na lewo, na prawo budowane. No zupełnie to nie mam jakby tutaj jakby ostrych większych zastrzeżeń. Miasto zieleni. No trzeba to, miasto zieleni, to trzeba troszeczkę mieć dość sporo pieniędzy, żeby tą zieleń utrzymywać. I może być to różnie, ale nie chciałbym wybierać między zielenią a betonem, bo i trochę trzeba betonu i trochę zieleni. Autostrady też są potrzebne, inwestycje w szybki, wygodny transport również. Aquapark jest już, więc chyba już nie ma dylematów, żeby zrobić go jakiś jeszcze jeden, ponieważ no chyba nie miałoby to żadnego sensu, bo kto by za to płacił? Za bilety, które potem tam są sprzedawane. Przecież to inwestycja ogromna i chyba nikt na głowę nie upadł, żeby budować jeszcze jeden aquapark. Słyszałam o tym, że jest tych aquaparków trochę, no co, będziemy je burzyć? Czy, no nie rozumiem. One już są zbudowane między piłkarskimi stadionami. No jest u nas jeden stadion, dlaczego piłkarze nie mają prawa do... No on już jest, więc już jest po dyskusji, po temacie. Boiska piłkarskie dla dzieci, no są potrzebne, ale aż tak bardzo nie, ponieważ nie widzę na żadnym podwórku specjalnie zbyt mocno grających w tę piłkę. Więc myślę, że mnóstwo innych rzeczy potrzeba. No powiem, że troszkę, może nie będę tu filozofować, myślę, że potrzeba różnych rzeczy, ale dlaczego o tym się nie... Znaczy, dlaczego między tym jednym a drugim nie pisze, co ja mam wybrać? No to zabrałam to A. I stąd taki mój szok, że tak precyzyjnie to wykonałam. Próbuję układać cały alfabet, jest za mną z tyłu jako... No dom z alfabetu. No jakoś sobie próbuję radzić, więc próbuję rozstać się z całą gazetą, która już troszeczkę zajmuje mi czasu.
No po to, żeby już w ten poniedziałek i wtorek spróbować skorzystać z prawa do głosu, które już należy do mnie. To, czy on jest legalny, czy nielegalny, tam ważny, czy nieważny, to już jest no przede mną. Zobaczymy, jak on bardzo jest ważny. Witam, Marku Bejlin. Mówisz niby o mnie, bo no, być może, że jestem samotna, chociaż za bardzo tego nie odczuwam. Chciałabym przeczytać coś, co na podstawie twojego artykułu wykonałam ja. Ty też również korzystałeś z jakiegoś dzieła. Tu piszesz jakiego. Więc pozwolę sobie go przeczytać. Bo zaciekawił mnie on, mimo iż piszesz piekło samotności. Każdy z nas chce być wyjątkowy. No, pominę w tej chwili ten podtytuł, bo troszeczkę on odbiega od tego, co chcę, co jest moim udziałem. Czytam o swoim dzieciństwie w zasadzie, w bardzo dużej mierze. Dotyczy mnie to, co ty mówisz. Więc samotność nie dotyczy tylko dzisiejszych czasów, nie jest ona domeną dzisiejszych sieciowych czasów, jak to nazywasz. Jestem z dużego miasta, więc pasuje do twojego opisu. Moja samotność widać była na kilometr. Mając już 2 lata, uwielbiałam zatapiać się w jakimś kącie. Najczęściej zatapiałam się w jakiejś bezmyślnej czynności, na przykład obcinanie brwi, rajstop, robienie dziur w stole, w ceracie, bo tak był zakrywany. Mielenie w rękach jakiejś kartki, czy robienie rozbieranie ścinka materiału z kolejnych nitek, kanwy czy osnowy. Kiedy poszłam do szkoły przez pierwsze 4 lata, stanowiłam osobny, jednoosobowy krąg gdzieś pod ścianą. W zasadzie nikt nie podchodził do mnie, ja też za bardzo się nie kwapiłam. Między 11 a 15 rokiem życia poznałam jedną koleżankę, która przeniosła się z jakiegoś innej części miasta, więc była nową osobą w klasie. Ona kolegowała, to takie było dziwne, ona kolegowała się ze wszystkimi. Ja natomiast kolegowałam się tylko z nią. Bardzo często przychodziłam do niej do domu. Faktycznie spędzałyśmy jakieś też i popołudnia. Była takim łącznikiem między mną a klasą. Kiedy miałam 16-17 lat, również miałam pewnego łącznika, ale tutaj to akurat nie jest tematem tego, co chcę napisać. Bywa, że zagadywałam kogoś, zaczepiałam, przystawałam w jakiejś grupce na chwilę, bo w zasadzie to nie należałam do żadnej grupy. Nie reprezentowałam jej więc, ani do niej, ani do żadnej innej, więc w tej grupie, w której akurat w danym momencie się znajdowałam, też jakoś tam nie pasowałam. Mówisz o spikaniu się z... Bywa czasem, że tacy ludzie samotni spikają się z jakimś na resztę dnia, na resztę nocy, przepraszam. Od 9 roku życia lądowałam w kolejnych łóżkach, no i tu, no właśnie, tu już odbiegam od rzeczywistości, którą opisujesz, więc na razie zamykam ten dziecięcy okres. Piszę go w cudzysłowie, bo on nie był zupełnie dziecinnym okresem. Od 22 roku bywa czasem, że tak jak piszesz, spikałam się z kimś na resztę nocy. Ilość tych spikań była do 30 roku życia astronomiczna. Znowu wybiegam, bo właściwie trudno nazwać to samotnością.
Były to spotkania bez dalszego ciągu, więc jednak były samotne. Ale obojętny seks był udziałem tylko tego, który na tę noc był uprzejmy mi. Na tę noc był uprzejmy poświęcić mi swój czas. Byłam tak jakoś całkowicie pozbawiona ochoty do pocierania ciała o ciało. Tym jest dla mnie seks do dzisiejszego dnia. Spotkania te nie miały dalszego ciągu, bo od początku były zawsze tego pozbawione. Zapamiętywałam się w tańcu, w samotnym tańcu, tak przenośnie, jak i dosłownie. Na parkiecie potrafiłam spędzać czas nawet 6 godzin, non-stop. Nie udawałam, nigdy niczego nie udawałam. Do czasu, kiedy nie odkryłam jazzu. Tak trwało to wiele, wiele godzin każdej nocy. Rodziców miałam blisko i rodzeństwo. Mieszkaliśmy w zasadzie w jednym domu. Ale mogę tu dziś powiedzieć, że byliśmy tak daleko, jak można to porównać Polskę z Australią. Rodzinne kontakty były incydentalne w ramach oficjalnych wizyt typu urodziny, imieniny czy święta Bożego Narodzenia. Właściwie to nie znam mojej rodziny. Nie umiem ocenić zupełnie finansowej strony mojego życia. Nie brakowało niczego, co jest potrzebne do zabawy, nauki czy rozrywki. Więc reprezentuję jakąś grupę bogatą czy biedną, czy nie wiem, no jakiegoś tam człowieka. Znajomi z pracy często, kiedy już chodziłam do niej, znajomi z pracy często bywali u mnie w domu, ale dlatego, że miałam wolną chatę i dobrze gotowałam. Owszem, relacje były takie fajne, ale niezbyt głębokie. Były one płytkie tym razem z mojej strony, ponieważ oni, okazuje się, bardzo mocno interesowali się tym, co się wokół mnie dzieje. Bardzo mocno plotkowali o mnie, bardzo dużo rozmawiali. To później do mnie doszło, ponieważ potem zaczęto ze mną o tym rozmawiać. Natomiast w trakcie tych spotkań z mojej strony czułam, że ciągle jest jakaś aura wokół mnie. Traktowano mnie jak obcego. No dziś już wiem dlaczego. I dochodzimy tutaj w tym momencie do początku twojego artykułu. Każdy z nas chce być wyjątkowy. Nie wiem, gdzie to piszesz, bo nie mogę powiedzieć. Tak wiem. Każdy z nas aspiruje do zwycięstw. Każdy chciałby zwyciężać. No więc właśnie to było powodem nieustannych plotek i takiego jakiegoś ruchu wokół mnie, ponieważ nie aspirowałam nigdy do bycia wyjątkowym. Nie myślałam, że jestem taka wyjątkowa. Nie chciałam być wyjątkowa. Nie aspirowałam do zwycięstw i no właśnie. I lubiłam kolegować się z przegranymi. Po raz pierwszy zobaczyłam samotność, czy można być samotnym i zobaczyć czyjąś samotność? No chyba nie. Po raz pierwszy zobaczyłam samotność tam, kiedy pojechałam do Belgii i Holandii. Ludzie, którzy zupełnie się na przykład nie myli.
w kraju, który jest taki dość sterylny i bardzo dbający o czystość. Ludzie ci nie byli kloszardami. Płacili mi za pracę, którą dla nich wykonywałam. Byli tam też ludzie, którzy spali na forsie, kompletnie zblazowani. Nie wiedziałam często, w jaki sposób w ogóle udaje mi się im się ten biznes prowadzić. Byli alkoholikami na przykład. Byli tacy, którzy by myli elewację domów raz w tygodniu. I przede wszystkim byli to ludzie otaczeni tysiącem bibelotów, niepotrzebnych rzeczy, drobiazgów, które tylko po prostu były. Często wejść do domu nie można było, ponieważ aż tyle tego było. No i co? To, co zszokowało mnie tam, to to, że ludzie też są na sprzedaż. Że można ich kupić, sprzedać. Też byli przedmiotem propozycji wyjścia za mąż. Miałam kilkanaście takich propozycji. Nie traktowano mnie jak panienki. Zupełnie nie. Ale proponowano mi wprost wyjście za mąż. Dzwonki były nieustannie. Świat chorych, niedojrzałych, dużych dzieci. Zupełny odjazd. Po raz pierwszy w życiu coś takiego zobaczyłam. Spędziłam z nimi raz Sylwestra. Nie wypijając nawet symbolicznego szampana, rozbawiłam salę podpitych, bo to nie pijanych, podpitych ludzi, no pod wpływem alkoholu. To takie normalne, no alkohol na każdego jakoś tam działa. Potrafiłam rozbawić całą salę, nie wypijając ani jednego, nawet nie umoczywszy pyska w szampanie. Był to dla mnie przełom, ponieważ faktycznie pociągnęłam całą knajpę. Długi czas siedzieli i nikt nie korzystał. Znaczy tak jakby Sylwester był zupełnie inaczej, bo byłam na Sylwestra kiedyś we Wrocławiu. Ludzie bawili się, tańczyli, natomiast tam nie. Znowu wybiegam poza teren twojego artykułu, no już kończę. Mówisz, że teraz to mamy w Polsce, no nie tylko teraz. Wśród tak zwanych spotkań z intelektualistami bywałam jeszcze za czasów głębokiego PRL-u. Bicie piany na temat sensu życia, na temat interpretacji tego spektaklu czy tamtego. Tak to ja nazywam, bicie piany. Zawsze były to spotkania koszmarne, wymiana mózgów, płynów mózgowych. Faktycznie każdy z tych ludzi chciał czymś zabłysnąć, być wyjątkowy, zaistnieć. Zupełnie było mi to obce. Był moment, kiedy w Polsce natomiast w Polsce faktycznie po tym przyjeździe do Holandii, po powodzi byłam w miejscu, w którym w pewnej metropolii byłam codziennym świadkiem takich, jak to w książce pani Patrycji Pustkowiak. Byłam codziennym świadkiem takich nocy zwierząt. Znakomity tytuł. Tygiel intelektualny i nie tylko z całego świata. Ocean wymiany wszystkiego, co mózg ludzki może w swoim komóreczkach wyprodukować i zaprezentować. Ludzie z całego świata. Ludzi tak samotnych w takiej ilości to jeszcze nigdy nie poznałam. Nigdy nie byłam. Codziennie ludzi, którzy wyją, którzy by chcieli uśmiechnąć się do kogoś,
Mają jakby wszystko. Pieniądze, biznesy, nie wiem, rodziny. I patrzyli na mnie z takim jakby wołaniem, daj coś. Ja nic nie miałam. Umierałam wśród tych ludzi. No i tu znowu mówisz o różnym obliczu samotności. Bycie samotnym, a bycie samemu. Bywa, że ktoś rozróżnia te dwa stany, jak altruizm, egoizm. Dla mnie są to dwie pary tych samych stanów, które różnią się tylko obliczem. Właśnie tylko obliczem. Jedne są malowane, a drugie nie. To wszystko, co ich różni. W tej metropolii umierałam z powodu bycia samemu. Nie z samotności. Teraz rozumiem, dlaczego dzięki tym samotnym ludziom, niezwykłemu szacunkowi, któremu mnie obdarzano w tym miejscu, jakiejś niezwykłej opiece, niezwykłej. Po 3 miesiącach znalazłam krzesło, które właśnie dzisiaj przyniosłam na swój odcinek, ten najstarszy. Znalazłam tam krzesło i jakiś upór, by na nim zatrzymać swoje życie. Twój tekst dokończyłam, aczkolwiek od pewnego momentu mówisz o demokracji i dalej dla mnie to już jest papka nie do przyjęcia. Właśnie tyle, tygiel intelektualnych. Nie chcę tutaj jakby... Mówisz o jakimś teoretycznym świecie środka, jakimś wyważonym tym czy tamtym. O świecie, który nie istnieje. Nie można być samemu i nie być samotnym. Nie można rozróżnić altruizmu i egoizmu. Ci ludzie tam w tym miejscu nieustannie prosili mnie o to, żebym im coś dała, a ja tam umierałam. Nie miałam nic do dania i nie uważałam, że cokolwiek mam im do powiedzenia. Po prostu oddawałam życie swoje im. No właśnie. Dziękuję.